Cześć, dzień dobry, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj na gorąco, kiedy wróciłam z miasta, chciałabym Wam pokazać zakupy z Siaty. Byłam w Rossmanie, są tutaj rzeczy kosmetyczne, ale nie tylko. Te filmy właśnie z zakupami z Siaty cieszą się fajną oglądalnością na moim kanale. Ja sama też lubię oglądać tego typu filmów, więc pomyślałam sobie, że dopóki tego nie rozpakowałam, to pokażę Wam, co kupiłam właśnie w Rossmanie i będę brała tak po kolei, tak jak tutaj w tej reklamówce to wszystko jest. I mam tutaj 10 plastrów z woskiem marka Vit. Ja normalnie używam depilatora, ale od czasu do czasu również też plastrów, więc też na nie się skusiłam. Z góry przepraszam, ale nie będę podawać cen, dlatego że gdzieś mi się paragon zawieruszył. Mam tutaj taką saszetkę peelingu drobnoziarnistego z wiórkami kokosa i owocem Noni marka Liren. Tak wygląda ta saszetka, to jest chyba jakaś nowość. Skusiłam się również na 3 opakowania jednych z moich ulubionych takich płatków, właśnie nie wiem, czy to jest, nawet nie mogę tego nazwać płatkami, to jest po prostu taka maska na oczy, bo ona jest i pod oczy, i na powieki, marka Isana. Ona bardzo często, ta maska właśnie na oczy jest na promocji, dlatego też się skusiłam na 3 opakowania, a zostając jeszcze przy pielęgnacji oczu, to wzięłam też takie żelowe płatki pod oczy, one są z Isany, są z aloesem i wydaje mi się, że to jest jakaś nowość, bo ja jeśli chodzi o pielęgnację pod oczami, to mam świra i zawsze kupuję jakieś produkty, a tych płatków nie widziałam ostatnio, dlatego też je kupiłam. Kupiłam też zmywaki higieniczne Jan Niezbędny, 4 sztuki, zawiera środek antybakteryjny, bardzo lubię te zmywaki, to są takie gąbki właśnie czerwone, tutaj są z takim nieco mocniejszym materiałem, który właśnie ma podobną tą substancję antybakteryjną. Bardzo dobrze się te zmywaki u mnie sprawdzają, także wzięłam kolejne. I kupiłam też kolejny peeling, maskę 2 w 1, wygładzającą do twarzy naturalne drobinki róży i maliny. To jest moje chyba 2. lub 3. opakowanie. 98% składników pochodzenia naturalnego, Liren Natura. Bardzo dobry peeling. Raczej stosuję właśnie ten kosmetyk jako peeling, a nie maskę również. Gorąco polecam, bardzo fajny, łagodny, ale robiący też całkiem fajną robotę na naszej buźce. Kupiłam kolejne opakowanie klamerek, takich kolorowych, one też były na jakiejś promocji i mimo tego, że ja suszę ubrania w suszarce bębnowej, to te klamerki zawsze się gdzieś tam, jak gdzieś tam coś powiesić na zewnątrz, przydadzą. Na takiej półeczce w Rossmanie, gdzie zazwyczaj są stawiane jakieś rzeczy przecenione, lekko uszkodzone, jakieś końcówki serii, kupiłam dezodorant marki Secret, antyperspirant do ciemnych i białych ubrań i ten dezodorant kosztuje 3,99, także naprawdę niewiele. Kupiłam również czyściki do ust marki Jordan, uwielbiam, wolę je bardziej niż taką zwykłą nić dentystyczną. No i jak mnie znacie, wiecie, że ja uwielbiam różnego rodzaju peelingi do ciała. Mam ich mnóstwo i zastanawiam się, czy nie nagrać takiej serii na Instagram z każdym z osobna z tych peelingów, żeby Wam je przedstawić, bo ja kocham peelingi, uwielbiam po prostu zdzierać ten martwy naskórek z mojego ciała, z mojej twarzy i tym razem skusiłam się na Hello Mango ujedrniający peeling z ekstraktem właśnie z mango marka Liren. Przepięknym, takim egzotycznym zapachu. No ale to nie jest jedyny peeling, który kupiłam. Tu mam kolejny migdał peeling do ciała. Cukrowa formuła z olejkiem ze słodkich migdałów, również 98% składników pochodzenia naturalnego i marka Only Bio. Przepiękny zapach, słuchajcie, naprawdę, jak ja się tym wszystkim wysmaruję, to w ogóle będę miała gładką skórę. Przedostatni, tym razem już przedostatni peeling cukrowo-olejowy z olejkiem z orzecha makadamia bodajże, tak mi się chyba wydaje. I tak wygląda ten peeling w takim opakowaniu. Widzę, że naprawdę tutaj ta forma oleista jest taka bardzo bogata. I przez opakowanie, bo nie wiem, czy tu czasami się coś nie rozlewa, bo mam ręce już takie troszkę ubrudzone od tego,
zapach jest obłędny. Mam tutaj jeszcze trzeci, ostatni, czwarty. Ten chyba, z niego coś tu się leje. Peeling solno-olejowy, sól z Morza Martwego, również marka Isana. I te peelingi to jest generalnie jakaś nowość w Rossmanie. I tak jak mówię, ja kocham peelingi i kupuję ich zawsze bardzo, bardzo dużo. Na tej półce, tej co Wam mówiłam, z tymi rzeczami przecenionymi, kupiłam jeszcze jeden dezodorant Fenial. Tak wygląda i on kosztował 5,99. Bardzo dużo było tych dezodorantów. I mam tutaj również kolejne zmywaki uniwersalne, również ja niezbędny i też bardzo fajne, trwałe zmywaki, świetnie się sprawdzają w kuchni. Kupiłam również patyczki do uszu marki Clinique. Ja mam strasznego bzika na punkcie czyszczenia uszu. Ja wiem, że nie powinno się czyścić uszu patyczkami, ja tego absolutnie nie robię, ale po prostu nie cierpię tego uczucia takiej wody, która pozostaje po myciu, dlatego też używam właśnie patyczków. Skusiłam się na mydło antybakteryjne Protex, uwielbiam Protex w wersji również mydła w kostce, uwielbiam ten zapach takiej czystości. I mam tutaj również dwa żele pod prysznic, bo zbliżamy się ku końcowi. Palmolive i to jest ta wersja masaż. To jest płyn, który ja kupuję już chyba, nie wiem, od 20 lat. On non-stop zmienia jakby swoją formę butelkową, ale uwielbiam ten żel, on był na jakiejś promocji i widzę, że tutaj ten peeling z Isany, który Wam przed chwilą pokazałam, chyba się bardzo mocno rozlał, dlatego że kolejny płyn, który chciałabym Wam pokazać, kremowy żel pod prysznic na noc, kokos i pomarańcza, jest strasznie mocno ubrudzony od właśnie tego chyba olejku kokosowego, który jest w tym peelingu. Tak wygląda ten żel, on był również na jakiejś promocji, także się na niego skusiłam. I mam również kolejny taki antyperspirant, tym razem w kuleczce, marka Nivea. I on był też na tym takim, na tej półeczce z rzeczami przecenionymi i on kosztował 4,19 zł. I na koniec oczywiście moje najukochańsze pasty Colgate, Colgate Max White, Optic i Luminous. To są moje ukochane pasty do zębów, które fantastycznie odświeżają, które również sprawiają, że zęby są dużo bardziej jaśniejsze niż w rzeczywistości. Moi drodzy, i tym właśnie oto akcentem past do zębów dotarłam do końca. To są wszystkie moje zakupy z Siaty. Mam cichą nadzieję, że coś tam wśród tych moich zakupów wpadło Wam w oko i może na coś skusicie się podczas najbliższych zakupów w Rossmanie. Swoją drogą jestem bardzo ciekawa, co Wam w ostatnim czasie wpadło kosmetycznego, ale również z takich rzeczy do domu właśnie z Rossmana. Piszcie mi koniecznie. Polecajcie mi swoje sprawdzone kosmetyki, bo muszę Wam się przyznać, że często z tych Waszych polecajek, które zostawiacie mi w komentarzu, korzystam. Także no, to by było wszystko. Mam nadzieję, że tych kilka minut mile ze mną spędziliście. Wszystkiego dobrego, widzimy się w kolejnym filmie. Pamiętajcie o komentarzu i jeśli dzisiejszy filmik Wam się spodobał, zostawcie kciuka do góry. Pozdrawiam serdecznie.